Cześć! W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam nowość od firmy iJoy. Będzie to Maxo. Zapraszam! Więc tak, zacznijmy może od samego opakowania. Opakowanie iJoyowskie. Każdemu myślę, że znane, czyli czarna tekturka. Nic nadzwyczajnego. Mamy w rogu oczywiście, jaki jest to kolor boxa. Logo iJoy, Maxo i z boku jest też to samo. Z tyłu oczywiście mamy scratch code. Możemy sprawdzić oryginalność tego produktu. Przeglądowuje się box, którego za chwilę Wam zaprezentuję. Co dalej? Dalej mamy oczywiście kabelek micro USB. Od razu przestrzegam, aby nie ładować tym kabelkiem naszych akumulatorów. Używać do tego trzeba ładowarki zewnętrznej. W Limitlessie, w iJoyu Luxie, nie w Luxie, tylko tak, w Luxie, jest zapisane nawet, że USB, port USB służy tylko i wyłącznie do aktualizacji. Tak więc tego się wstrzymajmy. Instrukcja obsługi, bardzo fajnie. Wszystko zapisane, oczywiście angielski i krzaczki. Mamy wszystko obrazkowo napisane, co jest tu po kolei. No i krzaczki, to nas interesuje. Później mamy 10 sztuk okładzin, 5 rodzajów po 2 okładziny każdej. Okładziny są naklejane w tym miejscu. Box nam przychodzi bez okładziny, trzeba tę okładzinę sobie wybrać i nakleić. Mamy brązowy, jakiś taki pseudoskórka, korkowy, zielony, jakiś złoty, o właśnie coś takiego, zielony, jakiś pseudosrebrny, tak, brązowy, wszystko na taśmie 3M, więc jakość jest na najwyższym poziomie. Jeszcze mam w pudełeczku kartę gwarancyjną, która oczywiście nie jest wypisywana, bo już teraz się od tego po prostu odchodzi. Tak, sam box jest w bryle bardzo zbliżonej, może to można powiedzieć, zbliżonej do produktów Wismeka serii RX. Tak, czyli jest bryła na większą ilość pakietów. Standardowo Gwint 510, na górze mamy oczywiście logo Maxo. Po prawej stronie, czy po lewej, zależy jak to patrzy, również mamy logo Maxo. Duży czytelny wyświetlacz, przycisk power button, przyciski plus, minus, wejście USB, no i to klejny, o których mówiłem. Pod spodem mamy całą klapkę do wyciągania baterii, mamy oczywiście zaznaczone 2 plus, 2 minusy, ale dlaczego, o tym za chwileczkę. Jego wymiary to 64x41,89, więc jest dość pokaźnym boksem. Zacznijmy od tego, co tutaj jest fajnego, czyli 4 akumulatory. Akumulatory 18650, zalecane akumulatory wysokoprądowe. Box ma możliwość również coś, to jest właśnie ta innowacja, jeśli chodzi o Maxo, ma możliwość działania na dwóch pakietach, czyli tak, że wyciągamy dwa pakiety, mamy tylko na dwóch. Oczywiście wiadomo, wtedy zmniejsza nam się pojemność i efektywność, jeśli chodzi o moc tego właśnie boxa. Klapka do zamknięcia lata bardzo luźno. Jest to dobre i niedobre. Podczas zamykania tak jest ok, bo tylko ciężko jest tutaj trafić w to, żeby to dobrze zamknąć. Jest to dobre właśnie, bo ta klapka się nie wyłamie, tak? Jeśli byłaby sztywno osadzona, to po prostu ciężko było, by z czasem po prostu by się ona uszkodziła, tak? Dobra, włączyliśmy już naszego boxa, przedstawia nam się ekran. Atomizer nie ma. Mamy tutaj na pierwszym planie ilość watów ustawionych. W lewym górnym rogu mamy oporność, później mamy ilość podawanego napięcia w voltach, tryb. Po prawej mamy dwa poziomy naładowania dwóch kanałów, tak? Czyli jedna bateryjka oznacza naładowanie dwóch kanałów, a druga dwóch kolejnych. Cóż więcej mogę powiedzieć, jeśli chodzi o specyfikację samotechniczną. Box jest to box o mocy od 5 do 315 W, realnych 315 W. Jego start jest to od 0,06 Ohma, ale na trybie watowym. Do tej pory były to tryby tylko i wyłącznie DC.
Tutaj mamy już tryb watowy. Wiem, sprawdzałem, grzałeczka 005 Ohma, bardzo fajnie, 315 W działała, pakiety się nie grzały. A w tym samym momencie próbowaliśmy tą samą grzałkę na Tesla Invader i po prostu akumulatory się zagotowały. Wiadomo, nie można tak robić, ale chcieliśmy to sprawdzić. Cóż, oczywiście menu jest bardzo fajne. Kolejną rzeczą jest tu oczywiście możliwość ustawiania krzywych prądowych, co jest bardzo fajną i bardzo przydatną rzeczą. Box na pewno dla osób, które są już bardziej zaawansowane, jeśli chodzi o vape. Bo już od tego boxa musimy wymagać, tak? Więc wymagamy od niego, aby był mocny, żeby pakiety, myślę, wytrzymały długo. Ja osobiście mam tutaj 58 W na Steam Grave Aronizer Supreme RDTA i na tych pakietach już sobie wapuję od rana i mamy dwa pełne pakiety, więc jest naprawdę ok, tak? Występuje w czterech kolorach, żółty, czerwony, czarny i niebieski, jak się nie mylę. Ja akurat mam żółty, a nie wygląda źle, aczkolwiek wolałbym mieć czerwonego. No i cóż, to tyle jeśli chodzi o taką specyfikację techniczną. Myślę, że zawarłem dość dużo informacji. Oczywiście, zapomniałem o najważniejszym. Oczywiście to jest standard, no ale powiem. Ten box obsługuje wszystkie typy drutów, czyli nikiel, stal, tytan i tak dalej. No ale to już jest standard, tak? Więc no, nie za trochę o tym zapomniałem. W każdym razie jest to box, który podaje realny 315 W, więc spokojnie możecie go sobie zakupić. Cena jest cena producenta, tak? Żeby nie mówić cena sklepowa, cena producenta to jest w granicach 85 dolarów, więc cena bardzo zbliżona do DNA. Jeśli miałbym wybierać, nie wiem, zastanowimy się na pewno między DNA a tym. W DNA, jeśli chodzi o wymienne pakiety, najlepszy jest Wismek, tak, bo wymieniają pakiety, a lipo często siadają, natomiast jeśli chodzi o Photoboxa, którego strasznie choruje. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o prezentację i o całą specyfikację tego boxa. Po krótkim opisie specyfikacyjnym wiecie już, że to jest box raczej dla osób, które są już tak bardziej zaawansowanymi moderami, od osób, które chcą już konkretnie czegoś wymagać od boxa. I ten box myślę, że jest dobrą alternatywą dla innych produktów typu DNA, więc ocencie sami, czy iZio wykonał dobrą robotę, czy nie. Tyle. Pozdrawiam serdecznie, nie zapomnijcie o subskrybowaniu, o lajkowaniu. I jeśli macie jakieś pytania, bądź sugestie, piszcie komentarz. Trzymajcie się, cześć!